Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny odcinek z grami. Dzisiaj będę grał w grę, już Państwu mówię, Sniper Ghost Warrior 3, żeby tak było bardziej nowocześnie i modnie. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do gry Sniper, która chyba była darmowa. Żeby Państwu nie skłamać, widać. Która była darmowa, to sobie tak o zrobimy. Która była darmowa w CD Action bodajże. Z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Szanowni Państwo, chciałbym przeprosić za to, że wczoraj mieliśmy do czynienia z gorszą jakością. Achieved with CryEngine. Niestety coś się w OBS-ie zepsuło. Muszę na chwilę, szanowni Państwo, wyjść. Chcę zobaczyć w OBS-ie, czy nagrywa na Samsona, czy na... Dobra, wracamy do gry. Naciśnij, żeby zacząć. Po prostu była bardzo jakość kiepska, znaczy klatkowało. Ustaw suwak, żeby czaszka... No to ledwo ją widzę, okej, akceptuj. Po prostu było z 15 klatek, coś w OBS-ie zmieniłem, bo tu jest... Są różne formaty nagrywania w OBS-ie. FLV, MP4 i różne inne pliki. I niestety zmieniłem na MP4 i coś tam się stało złego. Nowa gra, zacznij teraz. Tryb normalny. Nie mogę tego łańcuszka. Zobaczcie, szanowni Państwo, jak się... O! Strzelaj młody, na starych butelkach młody snajper się ćwiczy, czy jakoś tak to było. O, jest łańcuch. No, to tak się witasz ze swoim przełożonym, żołnierzu? Wiedziałem, że to ty. A, pomyślałem, że spędzę ostatni dzień w kraju ze swoim młodszym bratem. Denerwujesz się? Luz. Ktoś musi wygrać tę wojnę. O moje buty, że trafię 5 celów czy... 5 kulami. No, nie wiem. Co jest? Poszerzyli wasz trening o bójki na pięści? Tamten wyglądał gorzej. No, słyszałem. Posłałeś go do szpitala. Co on ci zrobił, młody? Nieważne. Poszło o dziewczynę, młody. Oby była tego warta. Bić się o dziewczynę, najgłupsza rzecz, jaka może Zrozum być. Jedno. Niepotrzebnie martwisz mamę. To ty będziesz głową rodziny, gdy wyjadę do Afganistanu. Zabijać ludzi, którzy walczą o swój kraj dla interesów amerykańskich. Już czuję ten zapach obiadku. Nie zrozum mnie źle, armia dobrze nas karmi, ale... Cholera, stęskniłem się za tymi skrzydełkami mamy. Pamiętasz naszą zabawę w chowanego? Ciężko zapomnieć. Byłeś beznadziejny. Pamiętam, jak my kiedyś... Rob? No weź, Rob. Dobry. Robert? Okej, brachu. Pokaż, co potrafisz. To prawda, panie Machiavelli. Dobra, bierzemy klawiaturkę. Kurwa. Rosyjsko-ukraińska.
Na miejscu za dwie minuty. Co? Serio? Przymknij się! Czy nadal się tym zadręczasz, harcerzyku? I nadal wleczesz ten stary kawał blachy? Ja, to bardzo poetyckie, Robert. Ja przynajmniej mam jakieś sumienie. O, tak to już jest w życiu. Niektórzy obrywają za nic, a innych się za to nagradza. Nie jest ci smutno i samotnie, kiedy w nic nie wierzysz? Ty jesteś idealny żołnierz. Naiwny, łatwowierny, potulny. Robisz co każą. Wedle rozkazu. Tak jest. Tak, sir. Hej! Wierzysz w ideały, gdy ci to na rękę. Huczny ślub kościelny, gwardia honorowa, Mila przyjęła twoje nazwisko. To był jej pomysł. A ty się na to zgodziłeś jak posłuszny żołnierzyk. A ty skąd to wiesz? Nie było cię tam. Ale dzięki za prezent. Zaraz, nie przysłałeś nawet żadnej kartki. Nie pasujecie do siebie, Robert. Mówi to ktoś, kogo najdłuższy związek trwał 6 miesięcy? Nie jest ci smutno, że jest z ciebie taki kutafon i mądrala? Zbliżamy się do celu. Gotowy! Tylko się tam nie pozabijajcie. Nie chciałbym powiadamiać mamusi Nord. Tylko tam nie szalej! No nieładnie, że kartki nie wysłał na szczupku. Mówię serio. Kurewsko się jej boję. Zdaje się, że wszyscy się jej kurewsko boją. Bym wysłał, wpada. No właśnie dzięki temu wychowała takich twardzieli. No! Dobra, zabijamy, kurwa. A, od razu wiadomo, które. Spokój tam! Macie zniszczyć broń biologiczną i wracać. Raz, dwa, bez węszenia. To sprzęt z czasów zimnej wojny, więc kto wie, jakie to świństwo. Dobra. 3, 2, 1. Jazda! Jazda! Yes, sir! Yes, sir! Pomin, dobra, pomijamy też. Wystarczy. Yes, sir! Dobra, zobaczmy. Dobra, tak snajperka działa. Granica rosyjsko-ukraińska. W sumie tego się spodziewałem. Test radia. Frank, słyszysz mnie? Odbiór. Głośno i skroll przybliża. Słuchajcie, JSOC chce, żebyście przeniknęli do opuszczonego kompleksu wojskowego i zniszczyli skład broni biologicznej. Bądźcie ostrożni. Bez odbioru. Bez odbioru. Idź przodem, Rob. Skakanie działa normalnie. Shiftem się przyspiesza. Tak, i pasek kondycji ten biały. 15 naboi ogólnie, a 5 lepszy widok. Zrozumiałem. No dalej. No powiem państwu, grafika taka widziałem lepszą, ale nie jest zła na pewno. Co to? No ja kurwa wiem. Jakiś poligon? Dobra, rozejrzyjmy kurwa. Się. Kurwa, nic nie widzę. Jesteśmy za daleko. Musimy znaleźć lepsze miejsce. Może tam, krawędź po prawej stronie kopuły. Widzisz? No widzę. Co tam jest? Tak, ale nie wiem, czy będzie coś tam widać. Przekonajmy się. Ostrożnie, kamienie mogą być śliskie. Ty pierwszy. Zawsze pierwszy. Jesteś odznaczony krzyżem marynarki. Ja tego nie chciałem. Bez kontrol. A, jasne. Idź już, bo szkoda czasu. Dobra, no ale jak tu iść? Kurwa. To co, skoczyć, tak? No dobra. Hop! Widzisz? Żaden problem. Dobra robota. No i co teraz? No dlaczego nie może... O, skoczyć. A znowu jest ciemno. Kolejna gra, w której jest ciemno. Żeby skorzystać z ekstremalnej nawigacji, używaj WSAID. No ale to są klawisze ruchu, tak? Czy ja coś... Znowu nic nie widać. Kurwa, jak ja nienawidzę... Dawaj. Ja nie cierpię takich gier, nic nie widać, może sobie wyłączę tryb, no to tu już w ogóle nic nie widać. Zwariowali zupełnie, nie wiem co się dzieje w ogóle. Nie wiem, pójdę w bok, to zaraz spadnę. Aha, że to trzeba tak iść niby.
Zobaczmy, jak jest wysoko. No i co teraz? Tutaj już nie przejdę. Nie da się nawet. Gra nie dopuszcza. Jak naciskam lewy przycisk, no to idziemy w prawo. No i co? Skaczemy na półkę. Przeskoczy, złapać się. Obróć się w lewo i naciśnij. Obróć się w lewo, no to naciskam A. I naciśnij spację, żeby skoczyć. Kurwa, naprawdę, nie kumam tego. Ja pierdolę, no po co oni robią takie w grach rzeczy? No kurde, no. Nie wiem, no nic nie działa, no. Aha, jak nacisnę w dół, to on... Nie, teraz to już nic nie działa, tylko w lewo mogę iść. Nie mogę do góry. Naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. No to trzeba by jakoś do góry, tak? No ale do góry nie działa żaden przycisk. Może tu przejdę i się da do góry. Nie, naprawdę nie wiem, kurde. Naprawdę nie wiem, co mam robić kolejny raz w tych grach. Raz, że bardzo mało widać w ogóle. No dobra, no to powinienem do góry teraz, tak? No naciskam spację i nie idzie do góry. No to przejdźmy trochę w prawo, tu jest więcej miejsca. Do góry. Nie działa nic. Nie mogę iść w prawo, mogę tylko na dół. Nie, no kurwa, no po co to jest takie coś robione? No nie kumam tego. No po co jest takie utrudnianie, no? Nie, naprawdę, naprawdę nie wiem, co zrobić. Mogę tylko chodzić w boki. Nie mogę pójść na górę. Nie wiem. Wszystkiego próbuję. No, do góry. Dlaczego on się nie chce podciągnąć do góry? Kurwa, naciskam wszystko. W, A, S, D. Nie chcę na górę. No, gdybym był na tej półce, no to nie wiem, co jest na górze, bo jest listowie. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co jest grane. Może to trzeba skoczyć. Aha, dobra, czyli to trzeba było skoczyć. Tak, jestem po drugiej stronie. Ja też. Dalej. Szkoda naszego czasu. Mogli tak jak w metrze zrobić, żeby w ogóle nic nie było widać. Na chwilę trafił. Pieprzone miasto duchów. Nie lubisz ciszy, co? W tym zawodzie cisza oznacza zagrożenie. Dobra, jak zejść? F. Ty, koleżko, pomóż mi! Kurwa, gościu stoi się, patrzy, jak mi wilk zjada. No raczej się chyba z tą grą nie polubim, ale jeszcze dam jej szansę. Ja pierdolę, znowu od nowa. Ostrożnie, kamienie mogą być śliskie. Ty pierwszy. Zawsze pierwszy. Hop. Hop. Widzisz? Żaden problem. Dobra robota. Dobra, jest od nowa. Idziemy. Komunistyczkiego truda. Kurwa. Dobra. Tak, jestem po drugiej stronie. Ja też. Dalej. Szkoda naszego czasu. Aha, tu do góry było. Jakieś pieprzone miasto duchów. Nie lubisz ciszy, co? W tym zawodzie cisza oznacza zagrożenie. Dobra, weźmiemy sobie pistolet z tłumikiem. Ale on wyskoczy z zaskoczenia, ten skrypt.
No to dobry kumpel, który mi nie pomagał. Nie żyje. Naprzód. Szkoda. Można by z kulę ściągnąć. Ciekawe, czy ten wilk miał doktorat. Bo matulę to na pewno nie miał. Cholera. Przez to nie przeskoczymy. Cholera. Kiedyś by ci to raczej nie przeszkadzało. No. Co teraz? Daj mi się rozejrzeć. Włączmy te zmysły zwiadowcy. No co, znowu zagadka, tak? Nie wiem, może popełnimy samobójstwo i będzie już po wszystkim. Kurwa, no nie wiem, no to jest gra, no ja pierdolę jakieś zagadki. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Kurwa. Co, może drzewo obalić, tak? Flachę obalić. Aha, prolog, powal drzewo, kurde, akurat piszę. Dobre. Ale jak mam obalić te drzewo? Jak tu obalę, to nie styknie chyba. Chociaż można by skoczyć, no to te chyba, tak? Nie no, to też jest za daleko, no ale jak mam powalić drzewo? Nie wiem, jest jakaś opcja? No wciska... Widzisz te zwajczone drzewo? Chyba przywalił w nie piorun. Jeśli porządnie w nie trafimy, zmieni się w niezły pomost. Porządnie trafimy? Tam. Czy ja strzelam? Nie. Patrz i ucz się. Dobra, czy to tam... Zmienia amunicję. Na wybuchową. Tak będzie lepiej, brachu. Dobra, zmieniłem na wybuchowy. Idziesz przodem. Tak jest. Sierżant cię nord. Uważaj. No tak, wiem. Wylód. Nie, to jest stabilne. Mimo to, uważaj. No, daj spokój. Słyszysz? Śmigłowce? No, chyba są czarne bliżej. Wychyla się. Przelecę. Helikoptery lecą. Będą strzelać lakietami. Szybko! Za tą skałą! Coś kurwa, za jaką skałą? Złe przeczucia, co? A on tu już jest. Piki. Mówiłem, że coś nie gra. Teraz wierzysz? No i miałeś rację. Chyba są zajęte pożeraniem czegoś. Nie powinniśmy ich zabijać bez potrzeby. Przejdźmy przez krzaki. Dobra, idziemy. Ostrożnie. Mogą nas zaatakować. Nie zaatakują. Zajęły się truchłem. Racja. Truchłem.
Dobra, jesteśmy bezpieczni. Za mną. Znalazłem ślady stóp. Chyba świeże. Ktoś musi być. Niedaleko stąd. To wszystko? Ty jesteś tropicielem. Coś z nich widać? Uruchom zmysły, przytrzymaj E, żeby rozpocząć badanie. No to left control. E. Buty wojskowe, dwóch ludzi. Chyba żołnierze. Armia? Najemnicy? Zwiadowcy? Sądząc po krokach, są zorganizowani. Hejterzy. A po głębokości śladów taszczą coś ciężkiego. Widać stróżki moczu. Tak mi się zdaje. Przygotujmy się na najgorsze. Mocna grupa. Cholera. Chyba pora wziąć się do roboty. Jeden gwałci zachowaj mamy. Zachowaj czujność. Nie daj się ponieść. Drugi wypija mocz. Widać stąd placówkę. I dwóch najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi. A ty tego przy ognisku. Chodźmy. Po co takich brzydko nazywać? Oni nie chcieli być warmi. Zabiłbym za ciepły posiłek. No dobra, to strzelę mu w głowę. No, główka do... Głowa do góry! Ba! Krótko z frajera. Na pewno jest więcej. Uważaj. A, no proszę. Ale szajs. A gdzie trup? Masz, weź to. Drona od Roberta. Masz, wiesz drona. Pora na zwiad. Wiesz, jak się używa tego cudeńka. Na pewno sobie poradzę. Użyj drona. T. Kurwa, fajny. Najpierw oznacz wszystkich wrogów. A jak oznaczać? No dobra, no to lecimy. Mam pierwszego. C niżej. Dobra, mamy jednego leszcza. Tu jest drugi. O, następny. No i zaznacz trzeciego. Chyba zauważyli nas. Zestrzelony. Kurwa, nie udało się. Szanowni Państwo, to będzie ostatnia próba, dlatego że chcę skrócić te odcinki. Widać stąd placówkę. I dwóch najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi, a ty tego przy ognisku. Chodźmy. Dlatego, że boję się, że będzie jakieś złe na... To łatwizna. Na pewno jest więcej. Uważaj. A, no proszę, ale szajs. Masz, weź to. Masz, bierz drona. Pora na zwiad. Wiesz, jak się używa tego cudeńka? Na pewno sobie poradzę. Kurwa, pewnie, ja bym nie wiedział. Te. Kurwa, lecimy. Najpierw oznacz wszystkich wrogów. Do góry lecimy, żeby nas nie zauważyli. C do dołu. Do pierwszego. Dobra, czyli przybliżymy. Następny. Tutaj jeden jeszcze chyba.
Tutaj snajper. Sniper of the roof! Sniper on the roof! Oznaczony? Ten oznaczony. Cel zauważony. Znowu nic nie idzie. Możliwy ruch wroga w sektorze trzecim. Szukam celu. Spierdalamy. Intruz w pobliżu. Dobra, to do góry, do góry, do góry. Kurwa! Dobra, szanowni państwo, zaznaczyłem trzech wrogów. Aha, no to jeszcze raz. Dobra, to zrobimy tak, do góry i od tyłu. Aha. Dobra, jeszcze raz. Czyli muszę tu wlecieć po prostu. To jak to zrobić? Może od dołu? Od dupy strony. Dobra. Dobra, wszyscy oznaczeni. Sprowadź drona. Naciśnij te, żeby wrócić. Idealna pozycja dla wsparcia. No, wiem co robić. Kurwa, no to będziemy zabijali chyba. Pamiętaj tylko cicho. Trzeba zdjąć ich jednego po drugim, nim się połapią. Skupienie, staruszku. Pierwszy cel na dachu. 270 metrów. To ja go zdejmę. Bo ty nie dasz rady, lamusie. Wale! No co jest? Ustaw wzniesienie na 250 metrów, tak? Zaraz, o co tu chodzi? Sprawdź odległość od celu na górze ekranu. No to jest 269 metrów. Użyj E i Q, by ustawić wzniesienie na odległość jak najbardziej zbliżoną. W tym przypadku jest to 250 metrów. Aha, tutaj. Kurwa, dobre. Bach! Kurwa! Patrz na to. O! Cel na dachu. 180 metrów od nas. No to teraz ustaw wniesienie lunety na 200 metrów. Stój wreszcie. Zlikwidowany. Potwierdzony. Trzeci cel. Patrz, 150 metrów. 160 metrów stąd przy strumyku. Zaczekaj na dobry moment. Teraz. Kurwa, nawet człowiek nie wiedziałby, nie? Jesteśmy zespołem, nie? Morda, Rob. Dam sobie radę sam. Musisz być, kurwa, zawsze taki samolubny? Morda, frajerze! Zabijam. No ale stąd ich nie zdejmiemy. Pudło. Mamy przejebane. Wszczeli alarm. Mówiłem? Zdenerwowałem się. Szanowni państwo, to będzie pierwsza część. Wyjść do menu głównego. Tak. Żeby państwu chociaż pokazać w takich małych zarysach, jak ta gra wygląda. I czego państwo mogą się po niej spodziewać? Będzie to część pierwsza. Także to by było na tyle. Ja jestem jeszcze w niezłej formie, więc ten materiał wrzucę na kanał i zajmę się teraz nową grą. Akurat się ściąga Wiedźmin. Nie wiem dlaczego miałem Wiedźmina na dysku, się okazało, że trzeba go znowu ściągać. Nie mam pojęcia, co się stało.
ale w ogóle gra mi nie puszczała żadna opcja, tak jakbym go nie miał, tak jakby się, nie wiem, sam wykasował, ja go nie kasowałem, nie wiem. Dziękuję Państwu za udział w tym odcinku, mam nadzieję, że naświetliłem tę grę. Gdy poczuję ochotę na powrót do tej gry, to będzie część druga. Dziękuję, chłop, dom, Bóg, dom, pozdrawiam serdecznie, cześć.